Jeżeli jednak nie odrzucamy Kościoła, uznając, że jedno z twierdzeń tekstów sobrowych nie jest podstawą tożsamości tego Kościoła, to dlaczego tej samej zasady co do Kościoła nie zastosujemy do soboru i nie stwierdzimy, że wszystko, co sprzeczne z poprzednim nauczaniem, nie jest podstawą tożsamości bądź obowiązywalności soboru jako całości? Fałszując stanowisko drugiej strony, robi zarazem unik i zręcznie wykręca się od odniesienia się do tego stanowiska. Oni nie mówili bowiem o obronie za wszelką cenę, ale o tym, że nawet gdyby kiedyś okazało się, że na przykład Sobór Watykański nie był ważnym soborem, tak? Że nie da się go uznać, że jakieś zapisy w nim nie mające rangi nieomylności no są błędne. To nie na tym, co broni soboru, ale na odrzucającym ten sobór ciąży obowiązek udowodnienia, że takie odrzucenie całości, nawet przy stwierdzeniu, że jak to stwierdza bractwo, że tam nawet 80% jest poprawna i dobra i cenna, ale całość odrzucają, bo to sobór taki zły i ten, to na odrzucającym ciąży obowiązek udowodnienia, w tym obalenia pokazywanych przez obrońców soboru możliwości obrony, czy też uratowania Soboru Watykańskiego II. No to jest konieczność wynikająca z logiki przy jednoczesnym uznawaniu ósmego przykazania i uczciwości. No bo gdyby to ten, co jest oskarżany, miał się bronić, albo gdyby to, co oskarżane, miało być bronione, a ten, co oskarża, nie musiał odnosić się do falsyfikacji drugiej strony, bo zbywać je, bo że to kręcenie i tak dalej. Gdyby tak było, to można by było każdego sponiewierać i wszystko, co nam się podoba, odrzucić tylko mocą własnych, pewnych siebie buńczucznych orzeczeń, stwierdzeń, pozorów. Bardzo dużo w świecie jest pozorów, wrażeń optycznych. Wiele rzeczy się na pierwszy rzut oka wydaje. Taka jest rzeczywistość. Pozory mylą. Przykład mapy. I taki przeciekawy sport jak biegi na orientację. Laikom to się wydaje, że wezmą mapę, mają na mapie miejsce od punktu do punktu, no to biegną prosto. Prosto, tak, konkretnie prosto, to jest najkrótsza droga. W rzeczywistości się okazuje, że wybierając tą prostą drogę na mapie, tak naprawdę sobie utrudniają, bo najprościej byłoby pobiec, popatrzeć, gdzie jest skarpa, gdzie jest rzeka, gdzie jest płot i pobiec drogą krętą po jakiejś ścieżce. Bo idąc tą prostą ścieżką na mapie trafią w płot, trafią nad przepaść, no i muszą dodatkowo obchodzić naokoło. Mapa jest tu odpowiednikiem słów. Teren jest odpowiednikiem rzeczywistości. Tak samo pozornie wydaje się, że ten, kto tutaj trzyma nóż, obok niego leży kobieta, no to on zabił. Na pewno zabił. O, to tak wszyscy orzekają pół świata, zbulwersowani, wieszają na nim psy, mieszają z błotem. Na pewno zabił. Na pewno ten sobór jest sprzeczny. Na pewno zabił. No, ale nikt nie bierze pod uwagę, że ten ktoś kroił cebulę, ta kobieta stała obok, czy przyszła do kuchni, za nią biegł jakiś przestępca, gościa, co kroił cebulę w kuchni, popchnął na nią z tym nożem specjalnie tak, żeby ten i tak jakoś ona, szamocąc się, no ją zabił tym nożem. Wszyscy wieszają psy, wydają wyrok. A tu trzeba udowodnić. Kiedy ktoś podaje taką możliwość, to trzeba ją wykluczyć. Tym bardziej, jeżeli chodzi o magisterium, które jest ważniejsze od każdego człowieka z osobna, bo za magisterium stoją osoby boskie, które są źródłem godności każdego człowieka. A tutaj mamy odwrócenie tej zasady. Ten, co oskarża, nie musi się tłumaczyć. On jak jest jasny, pewny, prosty i konkretny w swoich orzeczeniach, to jest odwaga, cnota. I się ludzi uczy, że takie orzekanie nieodpowiedzialne, wydawanie wyroków, to jest cnota odwagi. To jest przeciwieństwo współczesnej miałkości wyrażonej w modernistycznym przykazaniu nie oceniaj. Nie, nie, nie. To jest wykręcanie się. Wracam do tego momentu, do tego nie oceniaj. Nieprzypadkowo. Jest to bowiem kolejny przykład obalania chochoła i uniku w sytuacji, gdy właśnie wytknięto, czyli oceniono mijanie się z prawdą w przypisywaniu bliźniemu i do tego księdzu tego, czego nie stwierdził, tego, co z jego słów nie wynikało.